Ciekawa historia o Oli i czterech misiach. Mogę? Proszę! Proszę, Rosie! Kicek, nie widzisz, że jestem zajęta? O, proszę, Rosie! Wiem, że potrafię! Proszę! Okej. Możesz być jednym z trzech niedźwiadków. Tak! Nie zawiodę cię, Rosie! Jasne. Na czym skończyłam? Którym? Co którym, Kicek? Którym misiem jestem? O, mama miś? Ha, świetnie! Spróbujmy jeszcze raz. Rosie? Co teraz, Kicek? To chyba jest twoje! A, dziękuję. A teraz naprawdę daj mi skończyć pisać moją sztukę. W przeciwnym razie nie będziesz w ogóle misiem. Okej, już mnie nie ma. Ups, przepraszam! Skończyłam! Napisałam sztukę! Złotowłosa i trzy niedźwiadki. O, dobra robota, Rosie! Czy mogę być teraz mamą misia? Nie, dopóki nie mamy pozostałych aktorów. To jest ich więcej? Tak. Jest mały miś i tata miś i... Tak, i złotowłosa! A, i wilk! Nie ma żadnego wilka, Kicku. Czy każdy jest zadowolony ze swojej roli? O, tak, rola narratora jest w najlepszych rękach. To... Świetnie, Dębiak. Bruno, jesteś tatą misiem. Zawsze chciałem być misiem. Filip, ty będziesz małym misiem. A, czy muszę być dzieckiem? Tak. A ty, Olu, jesteś złotowłosą. Obym była dobrą złotowłosą, Rosie. Nie martw się, Olu. Złotowłosa nie jest dobra. Jest niegrzeczna. Ale ja nie chcę być niegrzeczna. A małe żołędzie będą publicznością. O, zmiatajcie już, żebyśmy mogli poćwiczyć. Dlaczego one tak robią? Okej, Dębiak, zacznijmy sztukę. Dawno temu... Żyła sobie mała dziewczynka imieniem... O, złotowłosa! Uwielbiam tą opowieść! Uwielbiam dobrą sztukę! Jaką mam rolę? Nie ma dla ciebie roli, Dziubek. O, rozumiem. Urodziłem się, by grać, wiesz? Pod tymi piórami bije serce gwiazdy! Czekaj, Dziubek! Zawsze możesz robić coś innego, prawda, Rosie? Co? Ha, oczywiście! Możesz być odpowiedzialny za efekty dźwiękowe. Efekty dźwiękowe? Co to jest? Jak pukanie do drzwi, hukanie sowy i... O, nie. Ja nie pukam, ani nie hukam. Jestem wyćwiczonym aktorem. A co powiesz na... kierownika sceny. Co to jest? To znaczy, że masz wszystko pod kontrolą. Świetnie jest mieć coś pod kontrolą. Dobrze. Ty wszystkich zorganizujesz, a ja przygotuję kostiumy na dzisiejsze przedstawienie. Dobrze. Są trzy miseczki owsianki i trzy łyżki. Teraz potrzebuję krzeseł. Mam nadzieję, że Dziubek ma się dobrze. Wyglądał na rozczarowanego. Okej, Olu? O, jaki piękny dom. Jestem bardzo zmęczona i... Olu! Musisz mówić dużo głośniej. Wybacz, Dziubku. Tutaj, posłuchaj. Jaki piękny dom! Widzisz, musisz dać z siebie wszystko, co masz. Jaki piękny dom. Ach, nie.
jest mały miś? To jest mały miś. Kto spał w moim łóżeczku? Tak. Teraz twoja kolej. Kto spał w moim łóżeczku? Jedyne co mówię, to że mama misia powinna mieć szminkę. To mama misia. Ale ja nie chcę mieć szminki. A ja nie chcę być krzykliwa. A ja nie chcę robić dziecięcych odgłosów. Jestem kierownikiem sceny, więc ja tu dowodzę. To tylko zabawa, Dziubek. No ma rację. Więc ja się więcej nie bawię. Witajcie, kochani. Jak idzie granie w sztuce? Nie za dobrze, powiem szczerze. Gdzie jest Dziubek? Poszedł. Ciągle mówił nam, co mamy robić. Kazał mi robić dziecięce odgłosy. Ojej. Słuchajcie, czy możecie przygotować scenę do przedstawienia? Muszę porozmawiać z Dziubkiem. Dziubek! Tutaj jesteś. O co w tym wszystkim chodzi? Nikt mnie nie lubi. Oczywiście, że cię lubią. Nie lubią, kiedy się nimi rządzi. Przepraszam, tylko że ja naprawdę chciałem grać w sztuce. Ej, proszę, powiedziałem to. Wtedy przepraszam. Nie napisałam wystarczająco dużo ról. To moja wina. Właściwie to dlaczego Złotowłosa ma tylko 3 misie? 3 misie to za mało. Masz rację, Dziubku. 3 misie to za mało. I gdzie teraz idziesz, Rosie? Zobaczysz. Do zobaczenia na wzgórzu. Kiedy to się zaczyna? Jest śmieszne? Chcę śmieszne. Ja chcę pączki. Małe żołędzie. Cierpliwości. Sztuka rozpocznie się wkrótce. Gdzie jest Rosie? Powiedziała na pewno, że tu się spotkamy. Lepiej pójdę i zobaczę, gdzie ona jest. Rosie! Tada! Co to jest, Rosie? Zdecydowałam, że zagramy inną sztukę kicku. Nazywa się Ola i 4 misie. Chodźmy. 4 misie? A tata misia mówi. Kto spał w moim łóżku? Więc mama misia mówi. Kto spał w moim łóżku? A mały miś mówi. Gugu. Kto spał w moim łóżeczku? Tak. I dziadek misia mówi. Kto spał w moim łóżku? Ja! To byłam ja! Piszę sztukę, wiesz, Rosie? Serio? Tak! Nazywa się Serkicek i Smok. O czym ona jest? Więc jestem tym dzielnym rycerzem w lśniącej zbroi serkickiem i ratuję piękną niewiastę przed wielkim, warczącym, zielonym smokiem ziejącym ogniem. Kicek. Brzmi cudownie. Widzę siebie teraz w długich, rozpuszczonych włosach, z pieprzykiem na policzku. Ratunku, ratunku, wołałabym. I wtedy przybyłbyś na wspaniałym koniu i uratował mnie. O tak, byłabym idealną księżniczką. O, a to szkoda. Myślałem, że będziesz smokiem. Smokiem? Bardzo śmieszny, Kicek. Bardzo śmieszny.
Ola biegnie na ratunek. O, ale dzisiaj mamy piękny dzień. O-o! Kicku, co ci jest? Siostra Ola tutaj idzie! Nie pozwól jej zawinąć mnie w bandaże, ani przykleić mi znowu plastrów, ani zmusić znów do... proszę! Biedny kicek. Jej! Wow! Wow! Nic się nie martw, już jestem. No to gdzie cię boli? Nie przejmuj się, Olu. Wszystko gra. Ola naprawdę lubi bawić się w pielęgniarkę, prawda, kicku? O nie! Idzie do nas! Żadnego jojo, dopóki nie wyzdrowiejesz, ani skakania, pamiętaj! Dobrze, siostro Olu. Dobrze ci idzie to udawanie pielęgniarki, wiesz? Dziękuję, ale chciałabym, żeby to nie była zabawa. Chcę mieć prawdziwego pacjenta. Kogoś, kim mogłabym się zająć. O, mój kochany słoneczniku, nie bądź taki smutny. Ups, wybacz. Dobrze bronisz, Bruno. Nie sądzisz, że powinieneś jeździć trochę spokojnie? Możesz się zranić. Haha, w życiu. Chcę ustanowić nowy rekord. W jeździe na trasie ze wzgórza Dębiaka do domku Rosie. Pokibicujesz mi? Chyba nie. Mam coś do zrobienia. Bardzo się martwię o swój słonecznik. Mimo opieki ciągle upada. Boję się, że zwiędnie. O, może pokaż go Rosie. Ona coś poradzi. Dobra, jadę poćwiczyć. Łohej, ups! Jakiegoś znajdę. Rosie, żeby Ola miała prawdziwego pacjenta, ktoś musi się zranić albo zachorować. Tak, a przecież Ola by tego nie chciała. No dobrze, Dębiaku, teraz lepiej. Ale Olu, z moim nosem jest wszystko w porządku. To się może zmienić. Nosy są nieprzewidywalne. Tak? Moje gniazdo! Zniszczyło się! Ale nic ci się nie stało, Dzióbku. Mnie nic, ale popatrz na moje gniazdo! No to dobrze, ale gdybyś się zranił, zaopiekowałabym się tobą. Nigdy nie będę prawdziwą pielęgniarką, bo nie mam się kim zaopiekować. Dzień dobry. Rosie. Kiczek. Nie ma ich. Poszli na wzgórze Dębiaka. Super. Zobaczył, jak pobijam swój rekord. Uważaj, Bruno. Kicku, czy widzisz to, co ja? Wypuść mnie! Już! Poczekaj chwilę, pomogę ci! Olu, martwisz się czymś? Wiem, że to dobrze, że wszyscy są zdrowi, ale...
ale i tak bardzo chciałabym się kimś zaopiekować. Jak prawdziwa pielęgniarka. Wszyscy wiedzą, że jeśli coś im się stanie, to siostra Ola zawsze czuwa i przyniesie im plastry i bandaże. Tak, masz rację. Wszystko gra? Tak, cali i zdrowi. Jej! Udało się! Może powinieneś jeszcze trochę poćwiczyć, zanim będziesz próbował pobić ten rekord. Nie muszę! Włączysz stoper, dobra? Cześć, Bruno! Cześć, Rosie. Potrzebuję pomocy. Mój słonecznik jest smutny i opadnięty. Czy możesz go rozweselić? A czy próbowałeś go podlewać? O, tak. Miał dużo wody. W porządku. A trzymałeś go na słońcu? O, tak. Miał dużo słońca. Jej! Może powinien mieć jakąś podpórkę? W końcu to dość duży kwiat. Właśnie. Kicku, znów masz dobry pomysł. Serio? Tak. Ten kwiat potrzebuje pomocy. Potrzebuje fachowej pielęgnacji. Co? Pielęgnacji? Tak, tak. Potrzebuje mojej pomocy. Dzięki, siostro. Dzięki siostrze Oli, moje gniazdo też czuje się dużo lepiej. W końcu Ola znalazła coś, co wymaga opieki. O rzeczy też trzeba się troszczyć. Słuchajcie, będziemy liczyć czas. Jesteś przygotowany, Bruno? Na pewno chcesz próbować? Do boju, Filipie! Będziesz uważał, prawda? 3, 2, 1, start! Noga? Albo brzuch? A co z rekordem? Nie myśl teraz o tym. Czy cokolwiek cię boli? Auć! Odsuńcie się wszyscy! Już idę! Wyleczy się? Pewnie, że tak! Ale musisz zrobić sobie przerwę! Dzięki, siostro Olu. Filip, co ty jeszcze robisz na rolkach? Chcę pobić swój rekord. Potem odpocznę. Żadnych rolek, póki twój kciuk się nie zagoi, jasne? Widzę, że naprawdę trzeba się tobą zająć. Chyba Ola ma w końcu prawdziwego pacjenta. Dobrze, że mamy Olę w pobliżu, kiedy się bawimy, prawda? Tak, na pewno masz rację, Kicku. Bo wiesz, nigdy nie wiadomo, kiedy przyda się bandaż albo plastry, co, Rosie? Tak, Kicku, nigdy nie wiadomo. To pomożesz mi się w końcu wydostać z tych bandaży Oli, czy nie? Chyba pójdę do Filipa i pożyczę od niego rolki, póki kciuk mu się nie zagoi. Ha, ha, bardzo śmieszne. Ej, wracaj i pomóż mi z tymi bandażami. Nic ci nie będzie. Uważaj. Uii!
Kiedy ostatnio widziałeś swoje gniazdo? Rosie! O co chodzi, kitku? Musisz obserwować. Bardzo uważnie. Ćwiczyłem tę sztuczkę jajo przez wieki. Hej, to genialne, kitku. Czy mogę spróbować? Tak, ale nie smuć się, jak ci nie wyjdzie, Rosie. Zajęło mi to wiele dni, żeby osiągnąć ten poziom. Masz rację, kitku. To jest bardzo trudne. He? Ale jak ty to robisz? Zniknęło! Ktoś je zabrał! Zwolnij, dzióbku! Co zniknęło? Moje gniazdo! Kochane gniazdko! Dębiak na pewno by coś zauważył! Och, nie tam to! Moje cudowne, nowe gniazdo! Powiedz, kiedy ostatnio widziałeś swoje gniazdo? Och, no kiedy je opuszczałem, oczywiście! Pokażesz nam to, dzióbku? Oczywiście, ale nie ma co oglądać. Przepadło! Nie ma! Mówię wam, nie ma! To jest to drzewo! To ze skręconymi gałęziami! Gniazdo było tam! Biedne małe żołędzie! Kochały moje gniazdo, a teraz nie mają dokąd pójść! Nie wyglądają na zmartwione. Znajdziemy je, dzióbku! Musimy tylko poszukać wskazówek! Jakich wskazówek? Może małych gałązek z gniazda? Albo odcisków! To zawsze jakieś wskazówki! Widzę jedynie liście. Nie ma szans! Nie zobaczę już więcej mojego gniazda! Dzióbek! Odzyskamy twoje gniazdo, obiecuję! Na pewno dębiak może pomóc. Ma stąd całkiem niezły widok. Cześć, dębiaku! Dzióbek szuka swojego gniazda! Widziałeś je? Jest w moich gałęziach, tam gdzie zawsze było. Nie tamto. Jego nowe gniazdo. Tego nie widziałem. Kiedy ostatnio widziałeś swoje gniazdo, dzióbku? Zaraz przed tym, jak ktoś je zabrał. Nie przejmuj się. Możesz użyć gniazda w moich gałęziach. O, dziękuję, dębiaku. Ale ja chcę moje nowe gniazdo. To zaginione. Nie martw się, dzióbku. Jeśli je zobaczę, dam ci znać. Chodź, kitku. Może Bruno widział gniazdo dzióbka. To okropne, biedaku. To było najlepsze gniazdo, jakie zrobiłem. To kiedy ostatnio widziałeś swoje gniazdo? Wszyscy ciągle zadają mi to samo głupie pytanie. Wybacz, ja zawsze się huśtam, kiedy chcę się rozweselić. Może ty spróbujesz? No dobra. Buja się, dzióbku, wysoko w górę. To jakbym był wysoko w gałęziach, kołysząc się na wietrze. Teraz tęsknię za moim gniazdem jeszcze bardziej. Chodźmy do Bruna. Może on widział twoje gniazdo. Jeśli Bruno nie widział gniazda dzióbka, to myślę, że mamy problem. Zobacz kolejną sztuczkę jojo, Rosie. Ta była jeszcze lepsza niż poprzednia. O, czy mogę spróbować? O, dobrze, ale musisz poćwiczyć naprawdę mocno, żeby to zrobić. Chyba wiem, dlaczego tak lubisz jojo, kicku. To świetna zabawa. Cześć, Bruno. Zniknęło gniazdo dzióbka. Możesz pomóc? To niedobrze. Kiedy ostatnio widziałeś swoje gniazdo dzióbku? Patrzę na nie teraz. Albo na to, co z niego zostało. Nie. To nie jest twoje gniazdo. No, teraz już nie jest. Spójrz, co takiego z nim zrobiłeś. Nie zrobiłbym tego. Szczerze. To drzewo z lasu, dzióbku.
Bruno nie zabrał twojego gniazda. Więc kto zabrał? Co? No, powiedz mi! Dokąd on teraz poleciał? Lepiej pójdźmy za nim, w razie gdyby chciał oskarżyć kogoś innego. Przebija się przez obronę, rzuca... Ale czy trafi? O, tak! Tutaj jest! Co takiego zrobiłeś z resztą tego? Resztą czego? Dzióbku! Znowu się pomyliłeś! Filip nie zabrał twojego gniazda! Ale po co mi jakieś głupie gniazdo? Ale nie jest głupie. To mój dom. I chcę go z powrotem. Jeśli nie możemy znaleźć starego gniazda, może zbudujmy mu nowe? Tak! I możemy włożyć tam rzeczy, które lubi dzióbek, żeby poczuł się jak w domu. Że mu się spodoba. Dębiak wie o gniazdach więcej niż ktokolwiek. Co myślisz o naszym gnieździe, Dębiaku? Dobrze, zobaczmy. Muszę powiedzieć, to jest najlepsze gniazdo, jakie kiedykolwiek widziałem. Tak! A więc to wy zabraliście moje gniazdo? Pomyliłeś się! To wcale nie jesteśmy niewinni! Spójrz na to cudowne gniazdo! Przyjaciele ci je zrobili! Wy zrobiliście gniazdo dla mnie? To właśnie próbowaliśmy ci powiedzieć! Co porabiałyście, małe żołędzie? Bawiłyśmy się w gnieździe dzióbka. Pokażecie nam, gdzie je ostatnio widziałyście, małe żołędzie? O, tu właśnie było. Na drzewie z pokręconymi gałęziami, widzicie? No. A gdzie wy wszyscy idziecie? Co tam jest? Wygląda jak gniazdo. Tak. Ciekawe, do kogo należy. Chyba do jakiegoś innego ptaka. Tak, w każdym razie myślę, że powinniśmy poszukać je gdzie indziej. Dzióbku, jesteś pewien, że to nie tutaj zbudowałeś swoje gniazdo? Możliwe. Czyli nikt nie zabrał twojego gniazda, bo to jest twoje gniazdo, prawda? Zapomniałeś tylko, gdzie je umieściłeś, prawda? O, myślałem, że to było to drugie drzewo z powyginanymi gałęziami. Nie moja wina, że wyglądają tak samo. Dzióbku, oskarżyłeś nas o kradzież gniazda. Nie uważasz, że powinieneś nas przeprosić? Przepraszam wszystkich. Jaką mamy pewność, że on go więcej nie zgubi? Cóż, powinien położyć je w miejscu, które łatwiej zapamiętać. Wygodnie ci tam? Jest tak przyjemnie i chłodno. Miło mieć cię z powrotem. Jak wam się podoba wasz nowy dom, żołędzie? Rosie, czy widziałaś moje jojo? Muszę ćwiczyć. Nie, niestety, kicku. Jesteś pewna, że go nie brałaś, Rosie? Wzięłaś! Dlatego jesteś taka dobra w jojowaniu. Ćwiczyłaś bez pytania. Kicku, co to jest? Kiedy ostatnio widziałeś swoje jojo, kicku? Przepraszam, Rosie. Z
Znakomite śniadanie. Cześć, Bruno. Cześć wszystkim. Twój koszyk jest chyba bardzo ciężki. Co tam masz? To są moje składniki. Jakie składniki? Składniki. Produkty, z których zrobię jutro znakomite śniadanie. Co to znaczy znakomite? Będą naleśniki z serem, makaron, jajka, płatki, bułki, ser, babki, parówki. Uuu, co chcecie? Pychota! Chętnie bym spróbował tego śniadania. A może przyjdziesz do mnie na noc, a rano zjemy razem te wszystkie przysmaki? O, super! Mogę pójść, Rosie, proszę! Oczywiście, że możesz. O, poczekaj. Jestem gotowy, Bruno. Chodźmy. Pa, Rosie. Pa, kicku. Baw się dobrze. Nigdy nie spałam tutaj bez kicka. Co ja teraz zrobię? Poradzę się dębiaka. Cześć, Rosie. Cześć, Rosie. Chce ci się z kickiem przejechać? Nie, dzięki. Idę do dębiaka. A Bruno zaprosił dziś kicka na noc, a potem na znakomite śniadanie. Na razie. Znakomite śniadanie brzmi smacznie. Zrobimy takie? Nazwiemy je... Gigantyczne śniadanie Filipa! Pycha! Świetna myśl! Myślisz, że Rosie się czymś martwi? Nie, nie przejmuj się. Zostawię jej trochę naszego gigantycznego śniadania. Chodź, kupimy co trzeba. Cieszę się, że kicek się trochę rozerwie, ale będzie mi go brakowało. Na pewno możesz bez niego robić wiele rzeczy. Mogłabym malować i podlać kwiatki, albo poczytać, bo kicek nie będzie mi przeszkadzał. Co z tego, że będę sama? To będzie... Ja do ciebie przyjdę. To bardzo miło z twojej strony. O, nie musisz mi dziękować. Trochę sobie pogadamy, a rano zrobisz jeszcze lepsze śniadanie niż Bruno. Chodź się bawić. A czy to nie miało być na jutrzejsze śniadanie? Tak, ale zgłodniałem trochę. To tylko taka mała przekąska. Pora iść do łóżka. Nie, jeszcze nie chcę mieć zębów. Ale ja zawsze myję zęby wieczorem. Ja też, ale ja przed spaniem robię jeszcze inne rzeczy. Jakie? Czy możemy już iść do łóżka? Ha, prawie. Gdzie ja będę dzisiaj spać? W hamaku kicka. Jest miły i przytulny. Nie mogę spać w czymś takim. Potrzebuję wygodnego gniazdka. O, no to może zrobię ci gniazdko. Jeśli rozłożymy to... i zawiniemy wokół ciebie w ten sposób... Ups! Nie możesz spać? Nie, dziwnie się czuję bez Rosie. Ja zawsze patrzę na gwiazdy, gdy nie mogę spać. Wiesz, jak się nazywają? Mają nazwy? Tak. Widzisz tą grupę gwiazd? To jest wielka niedźwiedzica. O, to twoja krewna. Czy jest tam też wielki królik? Ciekawa jestem, co kicek teraz robi. Może też właśnie próbuje zasnąć.
wciąż nie mogę spać. Może policz gwiazdy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ups, jeszcze ta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, jaka ładna. O, straciłem rachubę. Raz, dwa, trzy. Dzióbku, nie śpisz? Dzióbku! Przepraszam, nie chciałam cię obudzić. Kicek zawsze mi tak robi. Tęsknię za nim. Czasami działa mi na nerwy, bo bałagani i jest taki niezdarny. Ale wiesz co? Nawet tego mi brakuje. Bardzo ciekawe. Ojej, co za noc. Czy w ogóle dziś spałeś? Nie, nie sądzę. Czy już pora na znakomite śniadanie? Jeszcze nie. Myślę, że powinniśmy najpierw odrobinę się przewietrzyć. Chodź, idziemy. Przepraszam, że cię ciągle budziłam. Nic nie szkodzi. Chyba wiem, co mogłoby cię pocieszyć. Naprawdę? Zaraz wracam. Czy idziemy do Rosji? A, ale co ze znakomitym śniadaniem? Mamy dużo czasu na śniadanie. Dolecę tam, wezmę kicka do Rosji, a potem w końcu się wyśpię. To wszystko? To ma być gigantyczne śniadanie? Tak, wybacz. Najwyraźniej wczoraj zjadłem trochę za dużo. Przepraszam. A nic nie szkodzi. Ach, wciąż jestem głodny. Już wiem, Bruno robi śniadanie. Na pewno wystarczy i dla nas. Juhu. Bruno! Kicku? O, gdzie oni są? Cześć, przyszliśmy na Dzióbku? Gdzie jest Bruno? Nie ma go. I Kicek też zniknął. Poszukajmy Rosji. Ona coś wymyśli. Rosji! Rosji? Nie ma jej tu. Nie przejmuj się. Znajdziemy ją. Bruno, gdzie ona może być? Kicku! Bruno! Tu jesteście! Ale gdzie jest Rosji? Rosji! O, Kicku! Tak za tobą tęskniłam. Nie mogłam spać. Ja też nie mogłem. Przyszłam zebrać owoce na ciasto dla ciebie. Placek z jabłkami i truskawkami. Pycha! Czy możemy w końcu iść spać? Mam nadzieję. Wszyscy śpią. Tak, czyli nic z jakiegokolwiek śniadania. Chyba, że... O nie, zaspałem. Zaspałeś na co? Pora na znakomito gigantyczne śniadanie. To najlepsze znakomito gigantyczne śniadanie na świecie. Hurra! To znakomito gigantyczne śniadanie było takie pyszne. Tym bardziej, że mogłem zjeść je razem z tobą. O, dziękuję. To bardzo miłe. Więc myślę, że powinniśmy uczcić bycie razem genialnym obiadem, wspaniałą herbatką i fantastyczną kolacją. Co ty na to? Oj, Kitku. Ostatnia śnieżka.
Ostatnie. Wow! Dobrze, że robiliśmy zdjęcia, jak jeszcze był śnieg. Spójrz na to słońce, Kicku. O, śnieg prawie zniknął. O, roztapia się. Nie będzie już śniegu? Obawiam się, że nie. Chodź, pokażemy wszystkim zimowe zdjęcia. O, ale ja chciałem zrobić śniegowego królika. Pa, Śnieżku, do następnego roku. Witaj, dębiaku. Spójrz, co przyniosłam. O, brawo, Rosie. Prawda, że wyglądamy wspaniale? Wyglądamy. Bardzo się cieszę, że wiosna już przyszła. Wszystko zaczyna rosnąć. Poza naszym bałwankiem. Niewiele z niego zostało, prawda, Kicku? Wkrótce zniknie. To był świetny bałwan. Byłby jeszcze lepszy, gdyby był śniegowym królikiem. Może w przyszłym roku, Kicku. Dlaczego nie widzę Bruna? No właśnie. Spał wtedy, pamiętasz? Nie mogliśmy go dobudzić. Ach tak, Bruno zawsze robi się śpiący, gdy jest zimno. Chodźmy, Kicku. Pokażmy zimowe fotografie Filipowi i Oli. Do zobaczenia, dębiaku. O, tak dobrze się spało. O, i tak długo. Zastanawiam się, co wszyscy porabiają. Mam nadzieję, że za dużo mnie nie ominęło, jak spałem. Spójrz na mnie, zjeżdżam. Spójrz na nasze aniołki na śniegu. Śnieg był taki miękki i puszysty. Spójrz na siebie, Kicku. Kicku? Co ty robisz? O nic. Nie można zrobić królika z piasku. Ale najlepsza ze wszystkich była bitwa na śnieżki. Dziubek trafił wszystkich. To dlatego, że jestem najlepszy. Nikt tak nie rzuca śnieżkami jak ja. Tudu! Bruno już tu jest. Och, tak? Och, okej. Mówiłem cześć. Bruno, obudziłeś się. Dobrze ci się spało? Chodź i zobacz nasze zdjęcia na śniegu, Bruno. O, śnieg. Padał śnieg? O, czy padał śnieg? Masz na myśli ten, który przespałeś? Był taki głęboki. Rzucaliśmy śnieżki, zjeżdżaliśmy na sankach i zrobiliśmy największego bałwana na świecie. A, chcesz powiedzieć, że naprawdę nic nie widziałeś? Nie. O, ale przecież wszędzie były góry śniegu. Było bajecznie. Fantastycznie, tak magicznie. Nie chciałeś wyjść na zewnątrz i się dołączyć? Nic nie wiedziałem. Przecież spałem. Zapomniałeś? Nieważne, Bruno. Możemy pokazać ci śnieg. Chodź i zobacz nasze zdjęcia. Spójrz, Dziubek, na sankach. Jestem w tym świetny. Wszyscy na nich zjeżdżaliśmy. A ja zamierzałem zrobić królika ze śniegu. Najbardziej lubiłem sanki, były tak szybkie. Chciałabym, żeby śnieg padał każdego dnia. Tak, zima jest najlepsza. O, ja się chyba tego nigdy nie dowiem. Bruno? W porządku, Rosie. To nie wasza wina, że mnie nie było. O, ale to musiała być fajna zabawa. W takim razie pokażemy ci zabawy w śniegu. Jak to? Ale
Rosie, śniegu już nie ma. Musimy robić te same rzeczy, tylko że bez śniegu. Fajnie byłoby zrobić coś takiego. Trudne. Hej, piasek jest trochę jak śnieg. Tak, może moglibyśmy zrobić aniołki na piasku tym razem. Aniołki na piasku? Kładziesz się tylko na plecach i machasz rękami. O tak. Uff, na piasku jest o wiele trudniej. Nie jest taki puszysty. Aniołki na piasku? Co innego robiliście na śniegu? A może spróbujemy zrobić królika ze śniegu? Ja chciałbym robić to. Raz, dwa, trzy, start! Uj. Nie sądzę, żeby sanki mogły zjeżdżać po trawie. A co powiesz na bałwana? Zostańmy przy sankach. Musimy tylko sprawić, by były bardziej śliskie. Ja wiem! Koła! Chodźcie! Raz, dwa, trzy, ciągnij! Powoli, ale się ruszamy. To nie działa. Nie daje rady. O, za gorąco. Wybacz, Bruno. Próbowaliśmy wszystkiego. Bez prawdziwego śniegu to nie jest to samo. Nie martw się, Rosie. Staraliście się. Może nie przegapiłem aż tak dużo. Masz rację. W końcu to był tylko śnieg. Tylko śnieg? Jak możesz tak mówić? Było magicznie. Ups. Cóż, nie całkiem magicznie, tylko trochę cudownie. Serio. Dziękuję, że próbowaliście. Naprawdę się postaraliście. Ale jeśli nie ma już śniegu... Co zrobić, żeby zrobił się śnieg? Zrobić śnieg! To jest to! Czy możesz znaleźć Bruna i przyprowadzić go do sadu? Mam pewien pomysł. Genialne! Chodź, Kicku. Musimy koniecznie zdążyć. Zdążyć na co? Powiem ci w drodze. O, spóźniliśmy się! W porządku, Kicku. Tyle wystarczy. Ale musimy się spieszyć. Powodzenia, Rosie. Dziękuję, dębiaku. Rosie, Kicek już idą. Czy mogę otworzyć już oczy? Jeszcze nie. Teraz. Wow. Kwiatowy śnieg. I przynieśliśmy ci to. Niestety tylko tyle zostało. Brrr, ale zimne. Co to jest? To śnieg z bałwana, którego zrobiliśmy. O, moja własna śnieżka. Dalej, Bruno, rzuć ją. O, jest zbyt wartościowa, by nią rzucać. Mam zamiar ją zatrzymać. Roztopi ci się. Nieważne. To najpiękniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek dostałem. Dziękuję, Rosie. Uwaga, śnieżka! Ups! Strzał w dziesiątkę! Tak się cieszę, że Bruno dołączył do zabaw na śniegu. A ty, Kicku? Kicku? Ta-da! Bruno miał ostatnią śnieżkę, a z tego co widzę, ty jesteś... ostatnim śniegowym królikiem! Legenda o Czerwonej Pandzie. Jaką bajkę ci dzisiaj przeczytać? Tę o pociągach?
tę? O tygrysie? Księżycu? Słyszałem je już tysiące razy. Opowiedz mi coś nowego. Dobrze, niech pomyślę. Dawno, dawno temu była sobie mała, czerwona panda. Była mała, czerwona panda, która chciała być odważna jak lew. Ha! Więc szła bardzo, bardzo długo przez ogromną, gorącą pustynię. A potem znalazła małą łódkę i zaczęła płynąć przez wielki ocean. Rosie! Rosie! Co? Co się stało? I co było później z czerwoną pandą? Nie mogłem spać! To najlepsza bajka na świecie! A, no dobrze. Więc czerwona panda dotarła do wielkiej, zaśnieżonej góry. Zaczęła się na nią wspinać, ale nagle poślizgnęła się na lodzie. I spadła! Ale nic jej się nie stało. Wtedy pojawiła się mądra, niebieska sowa. Powiedziała: idź za mną, a pokażę ci, gdzie można znaleźć dar odwagi. I odleciała, ale panda nie mogła za nią nadążyć. I co było potem? Obiecałam, że pomogę Oli. Opowiem ci wieczorem. O, ale nie chcę tyle czekać. Ach, jaka szkoda, że nie masz rolek. Pojeździłbyś ze mną. Tak, szkoda. Cześć, Filipie. Cześć, Bruno. Opowiem wam coś. To bajka Rosie. Okej. A o czym jest? O czerwonej pandzie. Więc dawno, dawno temu żyła czerwona panda, która chciała być tak odważna jak lew. Więc... Co to za panda? Jest zmyślona, to tylko bajka. Uwielbiam bajki. Mów dalej. Dzięki, że mi pomagasz. Mam tak dużo rzeczy do ułożenia. Może posortujmy to według kolorów. Cześć. To Dziubek. Czego on chce? Cześć, Dziubku. O, i co było później? Po tym, jak czerwona panda goniła mądrą niebieską sowę. Ale o czym ty mówisz, Dziubku? To moja bajka dla kicka. Uwielbiam pandy i sowy. Opowiedz mi ją. Mnie też. Dobrze. Zrobiłem ci duże rolki. Teraz pojeździmy razem. Dzięki. Chciałbym poznać zakończenie bajki Rosie. Ja też. Kicek opowiedział mi wszystko o mądrej sowie. Małe żołędzie też są ciekawe, co dalej. Muszę poczekać do zakończenia aż do wieczora. A może, jeśli poprosimy Rosie, to powie teraz. Tak! Świetny pomysł! Może zjedziesz na rolkach? Wypróbuję je później. Prosimy! Ładnie prosimy. Ale teraz muszę pomóc Oli. Ja też chcę poznać zakończenie. No proszę, co się stało z pandą, kiedy goniła mądrą sowę? No dobrze, opowiem wam. Opowiem wam później. Kiedy? Po zachodzie słońca, obok boiska. Hurra! Dziękujemy! Ale ja ci zazdroszczę. Ty już znasz zakończenie. Wyjątkowa bajka wymaga wyjątkowej sceny. Bruno, możemy teraz pojeździć? No dobrze. Będziesz jechał najszybciej na świecie.
Super, nie? To dość strome wzgórze. Może spróbujmy po czymś płaskim. Przecież cały czas będę przy tobie. 3, 2, 1, ruszamy! O, hurra! To był trudny kawałek. Bruno, nic ci nie jest? Nie, chyba nie. Naprawię to. Znowu będziesz mógł jeździć. Ja powinienem chodzić, nie jeździć. Przepraszam, chyba jestem na to za mało odważny. A. Rosie, szukałam cię już wszędzie. Co się stało? Nie wiem, jak zakończyć bajkę. Nie mogę nic wymyślić. Oj. Wszyscy będą bardzo zawiedzeni. Scena wygląda wspaniale. Jesteśmy tacy przejęci. Nie przejmuj się. Czerwona panda opowie, co było dalej. Zobaczysz. Ale Olu, czerwona panda nie istnieje. Bruno, wejdź na scenę, a ja włączę reflektor. Ja? Na scenę? Nie musisz tam iść. Ja to zrobię. Szybko, chodź ze mną. Olu, o co w tym chodzi? Musimy pomóc Rosie. Mamy mało czasu. Zapraszam na uroczysty finał legendy o czerwonej pandzie autorstwa wspaniałej bajkotwórczyni Rosie. Więc czerwona panda próbowała znaleźć mądrą sowę i wtedy... Mała zmiana planu. Teraz to my opowiemy wam legendę o czerwonej pandzie. O! To czerwona panda. Długo podróżowałem przez... Ocean. Ocean. Wspięłam się na... Górę. Tak. I teraz muszę znaleźć mądrą sowę. Tylko ona może dać mi dar odwagi. Możesz mi przynieść niebieski szal z piór? Muszę go pożyczyć natychmiast. Gdzie, ach gdzie jest mądra niebieska sowa? To ja! Mądra niebieska sowa. Nie ma potrzeby dawać ci daru odwagi. Ty już jesteś odważna. Przebyłaś ocean. Wdrapałaś się na górę. I wyszedłeś na scenę przed tyloma przyjaciółmi. Jesteś najodważniejszym misiem na świecie. Raczej pandą. A tak, czerwoną pandą. Dziękuję, mądra Rosie. Mądra niebieska sowa. Niech żyje czerwona panda oraz mądra sowa. Rosie, opowiesz mi jakąś prawdziwą bajkę, jak ta o pandzie? Dawno, dawno temu był sobie niebieski królik, który skulił się w swoim hamaku i poszedł spać. Nie jestem śpiący. Chcę posłuchać bajki. Dzisiaj to ty opowiadasz bajkę. Ta bajka była prawdziwa. Zagadka bulgoczącego hałasu. Ha, zbudowałaś!
uwielbiam nocowanki. Ja też, Rosie. Zawsze jest fajnie, kiedy zostajemy na noc u ciebie i Kicka. Tak, ponieważ wtedy mogę zrobić to. Czas na mleko. Mam je! Po walkach na poduszki chce mi się pić. Pić? Roślinki, prawie zapomnieliśmy, im też chce się pić. Chodźcie, dajmy im piciu. Przygotuj się, Kicek. Zobacz, to jest wąż. Nie boję się wcale węży. Ja też nie. Okej, Kicek. Nie dobry wąż. Dobranoc. Dobranoc, Rosie. Wstydziłbyś się, Kicek. To nie byłem ja! Więc jeśli to nie Kicek, to skąd był ten hałas? Ten hałas jest zabawny. Zastanawiam się, co go robi. Hałas? Nie powiem, że nie zauważyłem. Może Rosie będzie wiedziała, skąd dochodzi ten hałas. Ktoś jest przy drzwiach. Chodźmy, Rosie. Zobaczmy, kto to jest. Kto tam? To tylko my. Cześć, Dziubek. Bruno, czy wy też słyszeliście ten hałas? Tak, zabawny, prawda? Cóż, ja nic nie słyszałem. Ten hałas! Zastanawiam się, co go robi. Nie wiem. Dowiedzmy się. Może to jest potwór? I ma 3 głowy. I 16 nóg. I fioletowe i żółte włosy. La 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 la. Już dobrze, Dziubek. Oni tylko udają. Nie musisz już się bać. Bać? Och nie! Nawet jeśli jest to potwór, mogę sprawdzić, że zniknie. Jeśli tylko zechcę, jestem tu tylko po to, żeby sprawdzić, czy wam nic nie grozi. O, nic mi nie jest. Absolutnie nic. No, już dobrze, Bruno. Jest okej. Już w porządku. Hałas z całą pewnością dochodzi z zewnątrz. Myślę, że już kiedyś słyszałam podobny hałas. Może to burza? Ale nie jest pochmurno. Nie ma żadnych chmur. Albo deszczu. Och, uwielbiam burze. Im głośniej, tym lepiej. Ja nie. Burze są straszne. Ja nie boję się burzy. Nie boję się niczego. Dokąd poszedł Dziubek? Tu jesteś, Dziubek. Co ty robisz? Ja tylko sprawdzałem łóżko. Nie ma na to teraz czasu. Chodźmy na zewnątrz i dowiedzmy się, skąd dochodzi ten hałas. Może burza z piorunami jest pod ziemią? Nie sądzę, że burza tak potrafi, Bruno. Ale ziemia się trzęsie. Chodźmy to zbadać. Ja nie sądzę, że powinniśmy. Jest bardzo ciemno. Już nie jest.
Ostatni na placu zabaw to burczący potwór. Potwór? Gdzie? Zaczekajcie na mnie. To nie jest pora na zabawę. Słuchajcie, zwierzęta i trampolina wydają zabawne dźwięki. Może to jest to, co słyszeliśmy? Nie, oni nie robią takiego samego hałasu, ani tak głośnego. I znowu jest! Dziubek? Ups, nie zaraz ze mnie. Poślizgnąłem się. Co to za hałas? To z pewnością bulgoczący potwór. Brzmi dokładnie jak on. Zobaczmy, czy możemy podążać za hałasem i dowiedzieć się dokładnie, skąd pochodzi. Tędy. Nie bądź głuptaskiem, Dzióbku. Hałas dochodzi stamtąd. Nie, zdecydowanie nie stamtąd. Chodźmy i zapytajmy dębiaka. On powinien wiedzieć, co robić. Zaczekajcie na mnie. Nie lubię walnuczki. To małe żołędzie robią ten hałas. Żołędzie nie są wystarczająco głośne, żeby robić taki hałas. Nie powodują też, że ziemia się trzęsie. I jak dębiakowi udaje się przy tym spać? Co? Gdzie? Kto? Witajcie. Co wy wszyscy tutaj robicie? Jest środek nocy. Nieznośny hałas nie daje nam spać i nie wiemy, skąd on się wydobywa. Myśleliśmy, że to burza z piorunami. Albo potwór! Ha! Nic nie słyszałeś? Nie. Opiszcie mi to. To chyba brzmiało coś jak to. Gul. Gul, gul, gul. Gul, 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 gul. Nie, to raczej idzie tak. Bo, bo. I tak. Wow, Ola! Nie Ola, dębiak! Przepraszam bardzo, bardzo mi przykro. Przestań w końcu robić ten okropny hałas! Przepraszam, Dziubek, ale nie wiem jak. Brzmi zupełnie jak mój brzuszek, kiedy jestem głodny. To jest to. Korzenie dębiaka muszą hałasować. Chcecie się jeść czy pić, dębiaku? Cóż, nie padało już kilka dni, więc może moje stare korzenie chcą pić. Chodźcie wszyscy. Przynieśmy trochę wody dla dębiaka i dajmy mu się napić. Ups, przepraszam, Dziubek. Wystarczy już, Bruno. Teraz moja kolej. Dziękuję wszystkim. Czuję się teraz o wiele lepiej i nie powinno być już więcej dziwnych hałasów, które nie pozwalają wam spać. A jeśli o tym mowa, czy wy nie powinniście dawno już być w łóżkach? Tak, lepiej już pójdziemy. Dobranoc, dębiaku. Dobranoc wszystkim. Rosie? Tak? Cieszę się, że nie mam bulgoczących korzeni. Mój brzuszek wystarczająco hałasuje. Ale gdybym miał korzenie, myślę, że wolałyby bananową kanapkę. Dobranoc, kicek. O nie.